Siema! Tutaj Dr. Stalker. A to jest Far Cry 3 Blood Dragon. Tak jest. Więc kontynuujemy dzisiejszy trzeci odcinek z tej gry. I jeszcze krótkie wyjaśnienie. Krótkie wyjaśnienie, czemu nie było dwa dni filmów. Wczoraj nie było filmu, po prostu. Nie wiem, jakoś nie miałem natchnienia, żeby nagrywać. A wczoraj nie było filmu, bo byłem w kinie na World War Z. Polecam ten film. Tak. No, się załaduje. Teraz się powinna naładować. Teraz powinno być. Tak. Już niedługo. Coś się chyba zaczęło dziać. Dźwięku. Nic. Jest, coś się dzieje. Tak. Tak, ten film żeśmy chyba widzieli w ostatnim odcinku, więc go sobie przypiszemy. I się budzimy. Tak. I wstajemy. Wstawaj, wstawaj. Uczą się mi miłowa pokazała. Tak, i stoimy. I możemy iść do przodu. No. A chyba nie, znaczy nie schodzić. Tutaj coś mamy. Na miłapie widać. Jest notatka, dziennik. Idziemy sobie do przodu, poskakując, bo on nie może teraz biec, nie wiadomo czemu. Nie, czemu nie może biec? Nie wiem. Dobra. No, idziemy tam, gdzie mamy, nie? Gdzie nam pokazuje punkt. Czy tu jeszcze mamy coś do podniesienia? Chyba nie. Tu chyba nic nie mamy do podniesienia. Pójdziemy sobie dalej. Ładne kolory to w ogóle. A, to jakieś coś płynie niebieskiego. Wiedzącego. Dinozaur. Wow. Beka. Wow, więcej ich. Jaka beka? Dinozaury. No. To jest dosyć dziwne. Tylko jak mam z nimi walczyć? Fajne kolory, z różnych kolorowi. Zmieniają te kolory. Tak, chyba mnie nie poznał, kto jestem. Spróbujemy się może przekraść obok nich. Koleś. Chyba nic mi nie zrobił, jak będę cicho przekradał. Jakaś broń. O cholera, uciekamy! Aaa, biegniemy. Przeszukujemy trupy, może być jakaś broń. Aaa, fuck. Nie możesz przeszukiwać nawet trupów. Przeszukaj go i tak! Dinozaur! Au. Koniec, to już jest koniec. Tak właśnie zginęliśmy. Ładuje nam się gra. To ja. Mam nadzieję, że nie za daleko. Że to było przy tym, jak dinozaur zobaczyłem, co pisało. Tak mam nadzieję. Potwierdzi się? Potwierdzi się. Co? Poobserwujmy ich sobie. Mamy innego. Kolejnego. Czy kogoś może tutaj zaobserwować? Chyba nie. Włączamy te gogle. Cyberei. Możemy sobie przybliżyć, tak, zoom i w ogóle. Musimy się przekrać obok nich. Kurde, to w ogóle jest możliwe. Mam broń? Nie mam broni. Walka z nim też jest raczej niemożliwa. Widzi mnie. Widzi mnie! W dupie nie przeszukujemy nikogo, idziemy po prostu przed siebie do przodu.
Wow, ślisk! Kurde, myślałem, że będzie dłuższy. Taki z całej górki. Teraz mi sobie było. Ale nie! Szukujemy trupy. Coś się dzieje. Coś się ładuje w prawym górnym rogu. Co to? Coś musiało się coś naładować. Cholera, co tu w ogóle się dzieje? Mogę to przejść? Ja mogę. Tak tu się walczyło wręcz, nie pamiętam. F? H? Nie, kurde, zapomniałem, jak się wręcz walczyło. G? Co tu do cholery się dzieje? Ja nie mam żadnej broni. Tam mam iść chyba. Tu są smoki, nie, aha, to chyba smoki. Aha, to teraz walczymy z smokami. To my idziemy do celu, tak? A gdzie jest nasz cel? Tu. Po co? I po co? Aha, to może jest tak? Nie rozumiem tego! Zachowam wejście do środka. O, mamy... Wow! Widzicie to? Wow! Bajeranckie! Jak już ładnie świeci. Wow! Kusnijmy się. Ale błyszczące! Wow! Bajer! Super! No teraz, jak biegniemy, to normalnie oślepia jakby lekko ten neonowy łuk. Ciekawe, jaki on ma zasięg. Doleci tam? Pewnie nie. Ale tak ma dobry zasięg. Idziemy tam. Fuck. Nie jest dobrze. Uleczmy się. Kasa! O, inna też kasa jest, jak widzicie. Ciekawe. Bla, bla, bla. Tak jest. To jest... Załatwmy go, załatwmy go! Czy nam się uda? Czy nam się uda? Czy on nas zabije? Chyba nas zabije. Aaa, to co ja włączyłem to? Załatwmy go, ja, załatwmy go. Dużo strzał obrywa. Schowajmy się. Fuck, on jest za wysoki. Mam jeszcze w ogóle jakieś zdrowie. Ohoho! Trzeba połączyć kabelki. No, wychyl głupi łeb. Chcę pokonać gnoju! A co to? Upsi. I teraz jesteśmy się... Uleczmy rączkę. Muszę go zabić. A szybko jakieś... Nie wiem, cokolwiek. Mamy jeszcze to. Mogę z niego tym rzucić. Fachuj za nami. Trzeba spalić gnoja. Cholera, tyle strzał niego wymarnowałem. Muszę to załatwić. Oj, padliśmy. Niedobrze, niedobrze. Jest dobrze. Tak, musi być lepiej. Szybko ładuj się, szybko, szybko. Ładowane. Mam łuk. Jeszcze jak nie mamy łuku, no. Więcej. Bierzemy łuk. Bierzemy strzały. Strzały, mówię. Strzały do cholery. A my już tyle strzał, że nie potrzebujemy więcej. Fajne to, fajnie się błyszczą.
Teraz potrzebujemy więc Zaya. Prawda, nie mamy żadnej innej broni. Chodźmy do celu. Oni wyglądają niepokojąco. Trafimy? Nie, stał się żółty, bo coś podejrzewa. Dostał. Czerwony. Wkurzył się. Widzi mnie. Strzela! I zabił. Nie dobrze. Teraz musi być lepiej. Musimy się teraz postarać. Co? Objective. You have several options in securing garrisons. You can kill all hostiles. Gdzie jest nam pułk? You can lure the dragons to the main gate, or you can bring down the mega shield. This will attract nearby dragons to the gate automatically. Or perhaps you can. Czemu nie ma łuku? Shut up, Hud. I do what I want. Understood. Just keep in mind that there are two ways to turn off the mega shield through either the console or directly at the generator, which you can also destroy. Blah blah blah, kill blah blah blah. Blah blah blah. Przekradamy się. Tak sobie ogarniemy. A może go widzieć przez ściany. Prawda, jest żółty. Jest niedobrze. Ale chyba idzie z jakąś inną stronę niż ja. Tak, no jest okej. Okay. Widzieliśmy go. Okej, bo mamy przez ściany go sobie widzimy. Więc nie powinien. Więc powinno być łatwiej go. Zobaczcie, jeśli będzie próbował do nas podejść. A on pomuchał. Co? Co? No co? Tam jeszcze mamy iść, okej. Co mamy wejść? Nie. Zwiedzajmy. O, fajnie. O, spoko, kamizelkę mamy, jak widzicie. Nad zdrowiem. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, zdrowie jest pod minimapą. A nad zdrowiem jest kamizelka kuloodporna. Pancerz. Dinozaur. Jeszcze coś mi umknęło, ale to mam rozwalić. Co mam w ogóle z tym zrobić? Chwileczkę. No, o to chodziło. Tak. O, gdzie on biegnie? A, do nich sobie pobiegł, spoko. Dają co robić. Idziemy dalej sobie. Przebieżniemy to jedno, żeśmy służyli, tak. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Może byśmy się tak jeszcze uleczyli? Jesteśmy uleczeni. Więc możemy też iść dalej. Z łukiem oczywiście. Taki koleś właśnie leciał. Ten zaraz też padnie. Tak, ciekawe, czy nie go w ogóle rozwalą. Ciekawe. To mnie ciekawi, czy oni go w ogóle rozwalą. Serownik laserowy. O, ale on walnął. Okay. Ale jest rozświeszony. Powinien się już nad przekrać, póki mnie nie widzi. Tak on mnie zobaczy, to dobrze nie będzie. Ogólnie kuźwa mówiąc, oni są. Tak, upadło. Podają. Oh yeah! Pomaga mi. Ale już mało zdrowia mu zostało. Jak widzicie. Dragon ma mało zdrowia. Teraz bardziej z niego dinozaur niż dragon. Ile z nich wyłazi naukowców tutaj? Już
nie możemy ich przeszukać ani nic, szola. O. Nie, to jest to? Dobra, nieważne. A, tu jest alarm. Ta. A tak, na wszelki wypadek. Je, osiągnięcie wpadło, jak widzicie. Mamy osiągnięcie. Więc byliśmy po prostu lewitującą strzałą. Ale jest osiągnięcie, więc jest ITES. I teraz tu musimy iść. Myślałem, że to alarm na początku. Nie zauważyłem tamtego. A, i tu mamy filmik. Stylowe przesuwanie się. Perhaps a living fossil from the early Cretaceous period. We call them blood dragons, BDs for short. When Sloane drank their blood, it supercharged his cybernetics. He drank their blood? Is that a joke? No, Sergeant. If it is a joke, I'm afraid it's a bad one. The blood supercharged Sloane, making him even more powerful. And one ugly motherfucker. Why are you helping Sloane? And what does he want with that rocket? Sergeant, slow down. Please. We were using the rockets to test biochemical payloads of the dragon's blood. Rockets? As in more red spears? How many? I don't know. A lot. I don't think Sloane is interested in tests anymore. And I don't even want to get into what it does to normal people. That's why you went AWOL? Sergeant, Sloane wasn't entirely there to begin with. Now he has the rockets, and God knows what he's planning. What's with the needle, Doc? Listen, this will make you more like Sloane. Powerful, but without the side effects. No, Doc. No way. I swore an oath to a special lady. Your wife? No. Lady Liberty. She taught me that winners don't use drugs. All right, look. Sloane runs three top secret facilities. Each critical to his operations. I'm sending you their coordinates. Contact me when you reach them, and I'll give you all the intel you need. You got yourself a deal, Doc. What about you? I wysunął się za drzwi. Just as long as Sloane doesn't realize I'm helping you. Good luck. No. Okay. I jesteśmy. Oh yeah. Tak. No. Obejrzeliśmy właśnie filmik na mega dużym rozmiarze. Oh yeah, mam naszą broń, więc jest dobrze. Zobaczmy, jakie mam giwerki. A, okej, okay, jeszcze. Jeszcze wskazówka. Tak. Okej. Okay. Oczywiście standardzik, pistolecik. Bardzo fajnie. Karabin szturmowy. Coś na wzór snajpy. Obrzyn, powiedzmy. 4. Mina. A łuk? Podajcie mi łuk. O, fajnie, fajna sprawa. Statystyki. Okej, okay, możemy sobie... No tak jakby w Far Cry 3 zwykłym. Tak samo tutaj możemy w Blood Dragonie, także możemy sobie poczytać ogólnie o postaciach z gry. Tak, oczywiście całkiem innym... innym wyglądzie tej bazy danych, powiedzmy. Ta. Pusto. Tutaj. To. VHS-y. No. O, i tak to wygląda. Tutaj mam te wskazówki wszystkie, które nam zostały. No. Więc mamy menu,
skills. A, okej. 30 level. Dobrze, więc myślę, że gramy dalej. Okej. Doktorek. A co to? A co to za automacik? Możemy coś z nim zrobić? O, też kasa. Ten automat wygląda, jakby się mógł coś zrobić. Kurde, czemu nie możemy go użyć? To możemy coś z tym zrobić, bo widzicie, nawet mamy na minimapie mamy taki znaczek dolara tutaj. Nie, tu mamy, możemy dźgnąć go, ale to raczej nam nie pomoże. Czemu nie możemy go użyć? O, właśnie, patrzcie, mamy więcej zdrowia chyba. Przynajmniej doszło takie wrażenie, że mamy więcej zdrowia. Czemu nie możemy użyć tego automatu? O, to jest pytanie. Ja nie mam pojęcia. Idziemy dalej. Kuźwa, ja go chcę użyć. Jak go się używa? To był chyba zły pomysł. Chyba ktoś się o mnie dowiedział. Też nie wiem. Jakiś niepokój tam nastał pomiędzy tymi ludźmi. Na minimapie, ale nikt tutaj nie idzie. Cholera, ale jak tego użyć? O, albo to jest na górze. Nie mamy wyjść. Co ja? Zlikwidować? To jest ciekawości, da się? Nie. Na oni tutaj się trzymają. Aha, co nasi, tak? A, co nasi, okej, okay, rozumiem. Myślałem, że to wygrowie. Co nasi? Sobie tam siedzą. Ło! A nie, nic tam się nie stało. To mamy tylko do przeszukania. Ale go przeszukajmy. Serducho. Nie możemy tego zabrać więcej? Cholera, ja sobie tego użyć, to fajne, to się fajnie prezentuję. I to definitywnie można go użyć. Bo to jest zaznaczone nawet na minimapie, jak widzicie. Akurat nie z daleka rzuca się w oczy, jak patrzymy, to tam mamy znaczek dolara i jakieś tam giwery, naboje i tak dalej. Nie wiem. Może kiedyś. Chodźmy stąd. Ja się skrzynusia. Jeszcze koleś. Urwany w pół. A to? Nie, kurwa. Na górze coś? O, skrzynka. Te, kasa. Tu możemy coś nacisnąć. Okej, okay, i wskazówka. Okej. Okay. Rozumiem. Zapisałem. Rozchodni. Dobra. A może teraz ten automat będzie działać? Ja wam mówię, ja to będę tak długo przychodzić, aż to zadziała! Dobra. Idziemy dalej. Trawa się poruszy. Nie, fajnie ta trawa wygląda, naprawdę. Ale też... Uhu, ale fajne. Uhu. Fuck you. Fajne. Spoko sprawa. Tyle. Ale to fajne. Fajnie się ta trawa porusza. Tak, no faktycznie, nie wiem. No. Ale tak ogólnie, naprawdę dobrze zrobione DLC. Nie daje mi to spokoju, idziemy to zbadać. Trochę słaba widoczność, to trzeba przyznać. Mało widać ogólnie, trochę. Ale da się zobaczyć. Telewizor. Telewizor więcej.
I telewizor tu się świeci. Tak jest, wyłączone. Co my tu mamy? Wpiszę, ok. To chodźmy dalej. No, biegniemy sobie. O, fajnie tak. Fajnie w ogóle to wyciąga, po prostu zarąbiście. Pędzlownik. To też. Ok, ale biegniemy na górę. Eliminate Omega Force Cyber Soldiers quietly. Wrogowie. Zacznijmy od snajperki. Nie to. Kabum! Kabum! Kurde, chybiłem. Fajnie, że się przeładowuje w ogóle. Bardzo ciekawa sprawa. Kabum. Spoko, spoko. Przeładujmy sobie. Ło, jak widzicie. Ach, kurde. Dobra. Mówię, że snajperka się różni od tej, którą myśleliśmy mieli wcześniej. Albo się po prostu nie różni, tylko po prostu jest mi przerobiona, jak widzicie, bo na początku, powiedzmy na początku, mieliśmy chwileczkę, nie zajmę, żeby nikt nam tu nie przeszkadzał. A, wsztywanie, kurczę, ale już chciałem odpowiedzieć. Okej, ale pogadajmy o tym snajperce. Na początku ta snajperka wyglądała, miała większy celownik w ogóle, a teraz ma mniejszy. Może po prostu na początku mieliśmy bardziej ulepszone bronie, a potem mamy teraz od początku na zero ulepszone i musimy sami ulepszyć. Tak samo pamiętam, chyba wtedy jej się nie przeładowywało po każdym strzale. Chyba dobrze pamiętam. Pistolet chyba też trochę inaczej wyglądał. Ale mogę się mylić. To na pewno inaczej wyglądało. Ten solving był z dłuższy w ogóle. To chyba też nieco inaczej wyglądało. Ale dobra. Powinien trzeba ulepszyć. Shot. Fajnie, że tu fajnie wyprzeładowuje. Nie! Zostaw go. Zostaw. Okej. Okay. Przeżył chyba tym razem. Tak, żyje. I ma żyć. A, ty sobie poprzeszukamy. Ty tam czekaj, nie ruszaj. Najlepiej, żeby nic się nie stało. A my sobie poszukujemy trupy. No. Fajny slowing, naprawdę. To mi się podoba. Ten celownik w snajperce kojarzy mi się z Far Cry 1. Tam broń miały podobne celowniki. Wszyscy? Dobra, idziemy do niego. Witaj. Fajna maska. Uhu! Skrzynki, skrzynki, skrzynki. Mamy kasę, kasę, kasę. Uuu! Ktoś do przeszukania dostał. Bardzo dobrze. Nie mogę się ruszyć. Mogę tylko się rozglądać. Wow. Przejedki radar. No, o, to beczka. Teraz nie pamiętam, czy te beczki wybuchały. Okej. Okay. Mamy mapę. Tak, mamy mapę. Która jest mała. No, mapa jest dosyć mała. I okej, okay, to jest takie do blokowania, tak? Rozumiem. Okej. Okay. No, jest spoko. Mamy mapę. Mamy koordynaty. Ta.
Więc jest ciekawie. Enter. Dobra. Możemy teraz sobie znaczniki postawić, gdzie chcemy iść. Czyli rozumiem, że teraz mamy tu pełną swobodę, możemy sobie chodzić po tej mapie i robić, co chcemy, tak? Przestało nagrywać. Nagrywam. Cholera, chwileczkę. Sorry za... Ja pierdzielę. To... Naprawdę sorry, że takie błędy, takie problemy techniczne, ale coś trzeba, muszę jeszcze coś zrobić. Okej. Nagrywam. Co się dzieje? Czemu nie nagrywa? Nagrywam? O! No! I zaczęło nagrywać. Wybaczcie, po prostu... Cholera jasna, pamięć zawodzi. Zapomniałem znowu usunąć poprzedni film, który nagrywałem i znowu zabrakło mi miejsca na dysku. Po prostu... 1 terabajt na samo nagrywanie mi nie wystarcza. Dobra. Co ja mam tu zrobić do cholery? Aha, dobra. Okej. Okay. Rozumiem, żeśmy się teleportowali czy coś? Chyba tak. Tak. Dokładnie. A i co to jeszcze się rozładuje? Teraz możemy z tego korzystać. Nadal nie możemy z tego skorzystać. Ale ten film trwa już chyba dosyć długo. A więc mówił do was Dr. Stalker. 2 sekundy odcinka z tej oto gry. Na razie.